Witam i zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego biura śledczego. Tym razem z naszą kamerą gościmy w województwie wielkopolskim. Stąd przedstawimy wciąż niewyjaśnione wydarzenia kryminalne. W tym odcinku przedstawimy Państwu dwa napady. Jeden na mieszkankę Konina, panią Helenę, drugi na stację benzynową w Łodzi. Spróbujemy również zrekonstruować okoliczności porwania 13-letniej dziewczynki. Porywacze dzieci to wyjątkowo haniebni ludzie. To wyjątkowo haniebny, proszę Państwa, proceder. Sprawcy takich przestępstw liczą na łatwy okup. Sam jestem ojcem i mówiąc to, ogarnia mnie przerażenie. Sprawę porwania 13-letniej Ilonki przedstawimy jako pierwszą. Szczegóły za chwilę. Zapraszam. Chodź ze mną, mam do ciebie sprawę, nic ci nie zrobię. Nigdzie nie pójdę, puszczaj! Tym razem Ilonce udało się uciec, wyrwała się z rąk porywacza. Proszę Państwa, sytuację tę przedstawiliśmy dokładnie tak, jak wyglądała naprawdę. Porywanie dzieci, zwane inaczej kidnaperstwem, staje się w Polsce coraz częstszym zjawiskiem. Nasza bohaterka, 13-letnia Ilonka, mieszka w jednej z wsi koło koła. Do szkoły musi dojeżdżać kilka kilometrów. Zwykle wozi ją sąsiad. Tak też było 10 maja 1999 roku. O godzinie 7:30 Ilonka pojechała ze swoim sąsiadem do szkoły, do koła. A co ty, Ilonka, gdzie tak źle wyglądasz? Nic się nie odzywasz? Gdzie się czujesz? Nie, nic, zamyśliłam się. Mały, odrzep się, dobra? Michał, zostaw Ilonkę. Nie widzisz, że dziewczyna źle wygląda dzisiaj? Nie ma humoru, że nie ma czasu się z tobą bawić? W zeszłym tygodniu uśledził mnie jakiś facet. Widziałam go we wtorek i w środę, a w czwartek zaczepiał mnie pod szkołą. No tak, mama mi coś mówiła, wspominałem na ten temat. No takiego to tylko w mordę lać, bo przecież to już... ludzkie pojęcie przychodzi, ale nie martw się, mi nie damy zrobić krzywdy. No, dojechaliśmy. I co, nie ma go? Chyba nie, jeździ takim dostawczym samochodem, ale go nie widzę. Leć szybko do szkoły, nie przejmuj się niczym, nic się nie stanie, pa. Dziewczynka około godziny 7:45 wysiadła tu, na skrzyżowaniu ulic Bogumiła i Poniatowskiego. Stąd do szkoły miała około 150 metrów. Po drodze, jak to dziecko, wstąpiła do sklepu spożywczego i kupiła sobie bułkę drożdżową. Samochód porywacza odjechał. Siedząca wewnątrz oszołomiona dziewczynka zapytała, dokąd jadą. Ten nie odpowiadał. Milczał. Po przejechaniu kilku kilometrów samochód zatrzymał się na przystanku autobusowym w Dąbrowicach, tuż przed zajazdem Europa. Siedź tu spokojnie, nic ci nie zrobię, nie próbuj zwiać, idę do sklepu kupić ci coś. Nic od ciebie nie chcę, wypuść mnie. Poczekaj tutaj.
Ilonce znów udało się uciec. Jak to Państwo przed chwilą widzieliście, wbiegła do lasu. Następnie dziecko szło przez pola, potem wzdłuż trasy E30, gdzie po jakimś czasie dotarła do miejscowości Kościelec. Tam weszła do sklepu. Wzięła koszyk, wkładała do niego zakupy i odkładała z powrotem na półkę. Dziecko było kompletnie zdezorientowane i przestraszone. Kiedy wychodziła ze sklepu, rozglądała się bojaźliwie dookoła. Około godziny 17 weszła do sklepu ponownie. Krzysiek, zobacz, znowu przyszła ta dziewczynka. Jest tu już trzeci raz, od pierwszej się kręci. Może jest na wagarach, albo uciekła z domu. Powiedz, dziecko, co ty tu robisz tyle czasu? Przecież nie jesteś stąd. Nie, proszę pani, ja zostałam porwana, ale mu uciekłam. Boję się. O Boże, jak to porwana? Skąd? Wrócę do szkoły, w kole. Dobrze, już nie martw się, wszystko będzie dobrze, już ci nic nie grozi. Krzysiek, odwieź ją do domu. Powiedz, gdzie mieszkasz, to cię zawiozę. Zanim odwieziono Ilonkę do domu, jej rodzice, zaniepokojeni, że nie wróciła po lekcjach, poszli do szkoły. Okazało się, że tego dnia nie było jej w szkole. Koleżanki też jej nie widziały. Powiadomiono policję. Na szczęście, proszę Państwa, nic się nie stało. Porywacz zbiegł, ale na podstawie zeznań Ilonki sporządzono jego portret pamięciowy. Oto ten portret. Bieg około 27 lat. Wzrost około 170 cm. Krępa i dobrze umięśniona budowa ciała. Włosy ciemne, proste, zaczesane za uszy. Z tyłu głowy zebrane w kitkę długą do ramion. Twarz owalna, cera śniada, nos średni, prosty, wargi wąskie. W lewym uchu kolczyk, srebrne kółko. Na prawym ramieniu miał tatuaż, głowa kobiety z rozwianymi włosami. Mogła być wytatuowana cała postać kobiety. Ubrany był w obszerny podkoszulek na ramionczkach koloru piaskowego. Samochód, którym poruszał się sprawca, to Polonez typu cargo, czterodrzwiowy, koloru błękitnego. Element nadbudowy to jest dach i tył pojazdu koloru białego. Policja prosi Państwa o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, przedstawionego przez nas na portrecie pamięciowym. Przypomnę, że porwania Ilonki dokonano 10 maja 1999 roku w kole na ulicy Poniatowskiego między godziną 7.30 a 8. Ten sam mężczyzna próbował porwać dziecko 6 maja 1999 roku też w kole na ulicy Poniatowskiego. Tę nieudaną próbę porwania widziała dwójka ludzi, kobieta i mężczyzna. Policja prosi tych Państwa o kontakt. Porywacz poruszał się polonezem typu cargo, niebieskim o białej nadbudowie. Proszę Państwa, wszelkie informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Kole, do oficera dyżurnego tej policji pod numer telefonu 063 272 0607 lub do Wydziału Kryminalnego Policji w Kole pod numer telefonu 063 27 21 696. Tylko dobrze wbij ten gwóźdź, żeby mi ten obraz na głowę nie spadł. Nic się nie bój, mamo. Daj mi ten obraz. A co, jest prosto? Krzywo. Trochę krzywo. Tak? No teraz tak, teraz jest dobrze. Idź sobie do pokoju, usiądź tam trochę, pooglądaj telewizor, a ja ci coś przygotuję do jedzenia. Nie, nie, mamo, dzisiaj nie mam czasu, naprawdę. Spieszę się. To nic nie zjesz, a ja ci takie dobre pierożki ugotowałam. Tak źle ostatnio wyglądasz. Mówisz mi to, odkąd już nie mieszkam z tobą. Naprawdę, dzisiaj nie mam czasu. Jutro zjem je z przyjemnością, dobrze? Jak chcesz, ale jutro już nie będą takie dobre. Będą, będą. O kurczę, już ta godzina? Muszę lecieć. Pa, do jutra. O której jutro przyjdziesz? No, myślę, że około 16:00.
Samo, zamknij dobrze drzwi, nikogo nie wpuszczaj. Pani Helena mieszka samotnie w Koninie przy ulicy Kościuszki. Jest rencistką. Codziennie odwiedza ją syn, który mieszka w innej części miasta. 29 kwietnia 1999 roku, po wyjściu syna, pani Helena wykonała parę drobnych prac domowych i przygotowywała się do snu. Około godziny 21.45 usłyszała pukanie do drzwi. Nie dzwoń, nie będzie robić hałas. Kto tam? Na dobry wieczór, zastępca Tomka? Nie, nie ma Tomka. A proszę pani, dała do niego ważną sprawę, chciałem kopertę mu przekazać. Gdy mogę pani otworzyć? Nie, nie mogę. Tak późno jest, proszę pana, ja nie wpuszczam obcych do mieszkania. Ale pani mnie zna, mam na imię Irek, byłem już kilka razy u pani po towar. Nie przypominam sobie, proszę przyjść jutro. To może chociaż na kartce papieru zanotuje pani numer do Tomka, to ja przedzwonię, skontaktuję się z nim. Proszę poczekać. Bandyci bardzo brutalnie obeszli się z panią Heleną. Bili ją, uderzali jej głową o ścianę, żądając wydania pieniędzy. Kiedy im oddała wszystko, co miała przy sobie, a było to raptem 50 zł, wpadli w szał. Zaczęli krzyczeć, że ją za chwilę zabiją. Żądali wydania pieniędzy jej syna Tomka. Pani Helena nie poddała się temu terrorowi. Kiedy tylko mogła, wzywała pomocy. Jej wołanie rozeszło się po całym budynku. Andrzej, obudź się. Co się dzieje? Bo słuchaj, tam za ścianą dzieje się chyba coś niedobrego. Słychać jakieś krzyki. Czego? Założę buty i zobaczę, co tam się dzieje. To chyba u tej starszej pani na dole. Sąsiedzi słyszeli dramat rozgrywający się za ścianą. Nie pozostali jednak obojętni. Jeden z mężczyzn, mieszkańców tego budynku, zareagował natychmiast. Kiedy tylko usłyszał krzyki, pobiegł do mieszkania pani Heleny i nacisnął na dzwonek w jej drzwiach. Bandyci zostali spłoszeni. Młody człowiek, który tego dokonał, zaczął za nimi biec, ale niestety udało im się uciec. Na podstawie jego zeznań policja sporządziła portret pamięciowy jednego ze sprawców. Oto on. Wiek około 25 lat. Wzrost około 173 cm. Sylwetka krępa. Twarz owalna. Rysy regularne. Ciemna karnacja, nos średniej wielkości, włosy ciemne, krótkie. Ubrany był w czarną kurtkę do pasa, zapinaną na guziki, spodnie dżinsy, buty sportowe typu Adidas w kolorze jasnym. W czasach, w jakich przyszło nam żyć, taka postawa, jaką zaprezentował sąsiad pani Heleny, jest imponująca. Nie każdego stać na taką odwagę. Ratując życie swojej sąsiadce, narażał własne. Bandyci dysponowali przecież bronią ostrą. W trakcie szamotaniny zgubili magazynek z nabojami kaliber 6,35 do broni typu Walter. Rodzina pani Heleny wyznaczyła nagrodę dla osób, których informacje przyczynią się do wykrycia sprawców tej napaści. Natomiast policja prosi o kontakt wszystkich państwa, którzy znają kulisy tego napadu, coś wiedzą, czegoś się domyślają.
Informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Miejskiej Policji w Koninie, do Wydziału Kryminalnego tej Policji pod numer telefonu 063 247 2500 lub do telefonu zaufania Policji w Koninie pod numer 063 247 2444. Chciałbym się z Państwem podzielić jeszcze jedną bardzo ważną, istotną informacją. Otóż zasadą tego programu jest to, że w zainscenizowanych przez nas wydarzeniach kryminalnych występują zawsze statyści. Mówimy o tym na końcu programu. Tym razem odstąpiliśmy od tej reguły. Człowiek grający obrońcę pani Heleny to nie był statysta, tylko prawdziwy uczestnik tego wydarzenia. Pan Daniel. Panie Danielu, dziękujemy panu bardzo za taką postawę. W miejscowości Łobez koło Raczewa w powiecie rocińskim mieści się całodobowa stacja paliw o nazwie Betia. To jest właśnie ta stacja. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1999 roku dyżur pełnił 40-letni pracownik tej stacji, pan Krzysztof A. Na stacji nic specjalnego się nie działo. Ruch był niewielki. Nie podjeżdżało zbyt wiele samochodów. Dopiero około godziny 4 nad ranem do pomieszczeń stacji wszedł lekko ubrudzony na twarzy mężczyzna. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? Niedaleko mi auto stanęło, kurczę. Sprawdzałem. Paliwo jest, wszystko jest. Nie chcę mi odpalić. Chciałbym od pana trochę gorącej wody. Jak najbardziej. Trzeba się u nas tankować, to nie zamarznie. Sprawcy pośpiesznie wybiegli ze stacji i przez pola dotarli do stojącego około 200 metrów stąd samochodu i pojechali w kierunku Jarocina. Pracownik stacji, pan Krzysztof, nie był zbyt dokładnie związany, więc szybko swobodził się z więzów. Tylnym wyjściem wyszedł z pomieszczeń stacji, wsiadł do swojego samochodu i ruszył w pościg za sprawcami. Kiedy dotarł do miejscowości, w której mieszkał jego szef, zatrzymał się i stamtąd powiadomiono policję o całym zdarzeniu. Jak ustalono, sprawcy jechali na zgaszonych światłach. Włączali je tylko wtedy, kiedy pojawiał się przed ich oczami zakręt. Stąd trudności z identyfikacją pojazdu. Natomiast na podstawie zeznań pana Krzysztofa policja sporządziła portret pamięciowy jednego ze sprawców. Oto ten portret. Wzrost około 170 cm. Włosy, jasny blond, wiek około 20-25 lat, sylwetka krępa. Na głowie miał czarną, wełnianą czapkę. Bandyci ukradli z budynku stacji telefon komórkowy Ericsson. Uszkodzili telefon stacjonarny i rozbili radio CB. Uciekając w popłochu, zapomnieli zabrać saszetkę z pieniędzmi. Pan Józef może mówić o dużym szczęściu, nie odniósł żadnych obrażeń. Bandyci, uciekając z miejsca zdarzenia,
wystrzelili w górę pociski gazowe. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Was rozpoznał mężczyznę przedstawionego na portrecie pamięciowym, proszony jest o kontakt z policją. O kontakt z policją proszone są również osoby, które posiadają wiedzę na temat tego napadu. Być może pozwoli ona wykryć sprawców. Wszelkie informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, do oficera dyżurnego tej policji pod numer telefonu 062 74 72 702 lub do telefonu zaufania tej policji pod numer 062 747 22 41. Na prośbę Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazujemy Państwu komunikat. Jan Strużyński, syn Bronisława i Marty, urodzony 27 marca 1957 roku w Kramsku, zamieszkały w Koninie, ulica Kleczewska 10/2. W dniu 25 lutego 1997 roku pożyczonym rowerem pojechał w kierunku Kramska i zaginął. Wiek 40 lat, wzrost 188 cm, włosy szpakowate, twarz okrągła, cera śniada, oczy ciemne. W okolicach kciuka lewej dłoni ma tatuaż w postaci gwiazdki, kreski, kropki i krzyżyka, a na prawym przedramieniu tatuaż w postaci krzyża. W dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę 3/4 koloru czarnego, spodnie koloru siwego, buty typu Adidas koloru jasnego. Informacje dotyczące tej sprawy proszę kierować do Komendy Miejskiej Policji w Koninie, do Wydziału Kryminalnego tej policji pod numer telefonu 063 247 2500 lub do telefonu zaufania policji w Koninie pod numer 063 247 24 44. Przypominam, że osoby występujące w tym programie w zainscenizowanych przez nas wydarzeniach kryminalnych to oczywiście statyści. Proszę ich w żaden sposób nie wiązać ze sprawami bądź sprawcami, tylko miejsca i wydarzenia są prawdziwe. Dziękując bardzo Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego Biura Śledczego za tydzień. Dziękuję bardzo. Dobranoc.